Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 179. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 114. Alleluja! Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba od ludu obcego, Przybytkiem jego stał się Juda, Izrael jego królestwem. Ujrzało morze i uciekło. Jordan bieg swój odwrócił. Góry skakały jak barany, pagórki niby jagnięta. Cóż ci jest morze, że uciekasz? Czemu, Jordanie, bieg swój odwracasz? Góry, czemu skaczecie jak barany? Pagórki niby jagnięta. Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana całej ziemi. Przed obliczem boga Jakuba, który zmienia opokę w oazę a skałę w krynice wody. W księdze Tobiasza rozdziałach siódmym i ósmym tobiasz poślubia Sarę, córkę Raguela, i dzięki użyciu rybiego serca i wątroby zgodnie z instrukcjami anioła Rafała wypędza demona Asmodeusza, który zabijał jej poprzednich mężów. Modlitwa i Boże błogosławieństwo sprawiają, że para bezpiecznie rozpoczyna wspólne życie. Gdy Tobiasz wszedł do Egbatany, rzekł do niego. Bracie Azariaszu, zaprowadź mnie prosto do naszego brata Raguela. I przyprowadził go do domu Raguela, i zastali go, jak siedział w bramie dziedzińca, i pierwsi go pozdrowili. A on im odpowiedział. Serdecznie was pozdrawiam, bracia, i mile witam zdrowych. I wprowadził ich do swego domu i rzekł do swej żony Edny: O jak podobny jest ten młodzieniec do mego brata Tobiasza? A Edna zapytała ich, mówiąc: Skąd jesteście, bracia? A oni jej odpowiedzieli: Jesteśmy z synów Neftalego uprowadzonych do Niniwy. Ona im na to: Czy nie znacie naszego brata Tobiasza? I odpowiedzieli jej: Znamy go. I zapytała ich znowu: Czy jest on zdrów? Odpowiedzieli jej: Zdrów i żyje. I rzekł Tobiasz: On jest moim ojcem. Wtedy Raguel zerwał się, ucałował go i zaczął płakać. Potem odezwał się i przemówił do niego: Bądź błogosławiony, chłopcze, synu tak szlachetnego i dobrego ojca. O jakże wielkie nieszczęście, że oślepł on, mąż tak sprawiedliwy i czyniący miłosierdzie. I rzucił się na szyję Tobiaszowi, synowi brata swego, i zaczął płakać. I żona Edna zapłakała, a także płakała ich córka Sara. Potem zabił barana z strzody i urządził im gościnne przyjęcie. Kiedy zaś się wykąpali i umyli i zasiedli do uczty, Tobiasz rzekł do Rafała. Bracie Azariaszu, powiedz Raguelowi, aby mi dał moją siostrę Sarę za żonę. A Raguel posłyszał te słowa i rzekł do młodzieńca. Jedz i pij i raduj się tej nocy. Oprócz Ciebie bowiem, bracie, nie ma żadnego człowieka, który by miał prawo wziąć moją córkę Sarę za żonę. Także i ja nie mam władzy dać jej innemu mężowi poza Tobą, ponieważ Ty jesteś najbliższym krewnym. Ale moje dziecko muszę Ci wyznać prawdę. Dałem ją już siedmiu mężom spośród naszych braci, i wszyscy umarli tej nocy, w której zbliżali się do niej. A teraz dziecko, jedz i pij. A pan będzie działał przez was. I rzekł tobiasz: Nie będę jadł i pił tak długo, dopóki ty nie rozstrzygniesz mojej sprawy. Odpowiedział mu raguel, ja to zrobię. Ona jest dana tobie zgodnie z postanowieniem księgi prawa Mojżesza, i niebo też postanowiło, abym ci ją dał. Weź więc swoją siostrę. Od teraz ty jesteś jej bratem, a ona twoją siostrą. Jest ona dana tobie od dziś na zawsze. Niech Pan nieba będzie dziecko łaskawy dla was tej nocy i niech okaże wam miłosierdzie i da pokój. Potem Raguel zawołał swoją córkę Sarę i przyszła do niego. A on ujął jej rękę i oddał ją Tobiaszowi i rzekł, weź ją zgodnie z postanowieniem i wyrokiem zapisanym w księdze prawa Mojżesza, że Tobie należy ją dać za żonę. Masz ją i zaprowadź ją w zdrowiu do swego Ojca, a Bóg nieba niech was obdarzy pokojem. Potem zawołał jej matkę i polecił, aby przyniosła zwój papirusu, i napisał na nim zaświadczenie o zawartym małżeństwie oraz to, że daje mu ją za żonę zgodnie z wyrokiem prawa Mojżesza. Teraz dopiero zaczęto jeść i pić. A Raguel zawołał swoją żonę Ednę i rzekł do niej: Siostro, przygotuj inną sypialnię i wprowadź ją tam. Ona, udawszy się do sypialni, przygotowała posłania, jak jej polecił. I wprowadziła tam Sarę i zaczęła płakać nad nią. Potem otarła łzy i rzekła do niej: Ufaj, córko, pan nieba obdarzy cię radością w miejsce twego smutku. Ufaj, córko. I wyszła od niej. A kiedy skończyli jeść i pić, zapragnęli udać się na nocny spoczynek. Odprowadzono młodzieńca i przyprowadzono go do sypialni. Wtedy tobiasz przypomniał sobie słowa Rafała. Wyjął wątrobę i serce ryby z torby, w której je przechowywał i położył na rozrażonych węglach do kadzenia. Zapach ryby powstrzymał demona i uciekł on aż do górnego Egiptu. A Rafał poszedł za nim, związał go tam w okamgnieniu i unieszkodliwił go. Rodzice wyszli i zamknęli drzwi do sypialni. Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do niej – wstań, siostro. Módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Wstała i ona i zaczęli się modlić i błagać, aby dostąpili ocalenia. I zaczęli tak mówić. Bądź uwielbiony, Boże Ojców naszych i niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki przez wszystkie pokolenia. Niech Cię wielbią niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki. Tyś stworzył Adama. I stworzyłeś dla niego pomocną ostoję Ewę, jego żonę, i z obojga powstał rodzaj ludzki. I ty rzekłeś: Nie jest dobrze być człowiekowi samemu, uczyńmy mu pomoc podobną do niego. A teraz, nie dla rozpusty, biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla prawdziwego związku. Okaż mnie i jej miłosierdzie, i pozwól razem dożyć starości. I powiedzieli kolejno: Amen. Amen. A potem spali całą noc. Raguel zaś wstał, zawołał do siebie swoje sługi. Poszli oni i wykopali grób. Powiedział przy tym, żeby tylko on nie umarł, bo staniemy się wtedy przedmiotem pośmiewiska i wzgardy. A gdy mieli już grób wykopany, Raguel poszedł do domu i zawołał swoją żonę i rzekł: Poślij jedną ze służących, aby poszła zobaczyć, czy on żyje. A jeśli umarł, to go pogrzebiemy, aby nikt się nie dowiedział. I wysłali służącą, zapalili lampę i otworzyli drzwi. Potem ona weszła i zobaczyła ich, jak leżeli i spali spokojnie razem. A wychodząc, służąca powiadomiła rodziców, że on żyje i że nic złego im się nie dzieje. Wtedy dziękowali Bogu niebios i mówili: Bądź uwielbiony, Boże, wszelkim czystym uwielbieniem. Niech cię wielbią po wszystkie wieki. Bądź uwielbiony, ponieważ mnie uradowałeś i nie stało się, jak przypuszczałem. Postąpiłeś z nami według wielkiego Twego miłosierdzia. Bądź uwielbiony, ponieważ się zmiłowałeś nad dwoma jedynakami. Okaż im, władco, miłosierdzie, i ocal ich. Pozwól im dokończyć życia w szczęściu i własce. Potem powiedział swoim sługom, aby zasypali grób, zanim nastanie poranek. A swojej żonie polecił, aby napiekła wiele chleba. On sam poszedł do trzody, wziął dwa woły i cztery barany i polecił, aby je zabito. I zaczęto je przyrządzać. Potem zawołał Tobiasza i rzekł do niego. Nie ruszysz się stąd przed upływem czternastu dni, lecz pozostaniesz tu i będziesz jadł i pił u mnie i rozradujesz pogrążoną w smutku duszę mojej córki. Potem weź z całego mojego majątku połowę i wracaj w zdrowiu do swego ojca. A kiedy umrę ja i moja żona, Wasza będzie i druga połowa. Ufaj, Synu. Ja jestem Twoim Ojcem i Edna jest Twoją Matką i do Ciebie należymy i do Twojej siostry od teraz i na zawsze. Ufaj, dziecko. W drugim liście do Koryntian, rozdziale trzynastym, święty Paweł kończy swój list do Koryntian, zapowiadając swoją trzecią wizytę w Koryncie, i ostrzegając, że będzie stanowczo karał tych, którzy trwają w grzechu, jeśli nie okażą skruchy. Wzywa wspólnotę do samooceny i sprawdzenia, czy naprawdę żyją w wierze, podkreślając, że Chrystus jest w nich, o ile trwają wierze. Paweł modli się o ich duchową doskonałość, pragnąc, aby byli doskonali i w pełni posłuszni Bogu. Kończy list błogosławieństwem. Zachęcając Koryntian do życia w pokoju i jedności, aby doświadczyli miłości i pokoju Bożego. Oto teraz po raz trzeci wyruszam do Was. Na ustach dwóch albo trzech świadków zawiśnie cała sprawa. Zapowiedziałem to już i teraz zapowiadam. Jako obecny za drugim razem, a nieobecny teraz. Tym, którzy już przedtem grzeszyli. I wszystkim innym, że gdy znów przyjdę, nie będę oszczędzał nikogo. Usiłujecie bowiem doświadczać Chrystusa, który przeze mnie przemawia, a nie jest słaby wobec Was, lecz ukazuje w Was moc swoją. Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w Nim. Ale żyć będziemy z nim przez moc Bożą względem Was. Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze. Siebie samych doświadczajcie. Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w Was? Chyba żeście odrzuceni. Mam zaś nadzieję, iż uznacie, że my nie jesteśmy odrzuceni. Prosimy przeto Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie o to chodzi, byśmy się sami okazali wypróbowani, lecz byście wy czynili co dobre, a my, żebyśmy byli jakby odrzuceni. Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz wszystko dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdy my słabi jesteśmy, wy zaś mocni, i modlimy się o wasze udoskonalenie. Dlatego też jako nieobecny tak pisze abym jako obecny wśród was nie musiał postępować surowiej według władzy, którą pan mi dał ku zbudowaniu, a nie ku zgubie waszej. Zresztą bracia, radujcie się. Dążcie do doskonałości. Pokrzepiajcie się na duchu. Bądźcie jednomyślni. Pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają Was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.